Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym w tym roku filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na aktualizację mojej pielęgnacji, czyli będzie o zimowej pielęgnacji, jaką aktualnie stosuję, jakie kosmetyki, jakie może domowe zabiegi, jakie kroki i nie tylko. Jeśli jesteście gotowi, zabieramy się od razu za przegląd, bo zaznaczam, będzie tego trochę. No dobrze, rozpoczniemy od porannej pielęgnacji. Tutaj moje kroki w tej porannej pielęgnacji nie uległy zmianie, czyli stawiam rano na oczyszczenie skóry, tonizację, serum aktywne z witaminą C, krem pod oczy, krem na dzień i filtr. I zaczniemy od produktu, który stosuję do oczyszczania, mycia mojej skóry po całej nocy, czyli pozbycia się tego wszystkiego, co na niej zalega, tego, co zbiera się na poduszce, m.in. kurz, roztocza, pozostałości kosmetyków z wieczornej pielęgnacji. Skóra oczyszczona to skóra gotowa na przyjęcie składników aktywnych. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważna sprawa. A oczyszczanie skóry to jest jeden z takich najważniejszych kroków do tego, żeby skóra była piękna. No i właśnie, w tym pierwszym kroku, czyli w myciu mojej skóry, aktualnie stosuję żel The Perfect Cleanser, który Wy już doskonale znacie, ponieważ ja ten żel wielokrotnie Wam pokazywałam. Natomiast podjęłam takie wyzwanie, można powiedzieć, decyzję pod koniec zeszłego roku, że będę zużywać wszystkie kosmetyki, które mam otwarte, które gdzieś tam zalegają na moich półkach, wykorzystywać je do końca i dopiero w momencie, kiedy mi się skończą w danej kategorii konkretne kosmetyki, dopiero wtedy będę robić zakup. Mam nadzieję, że mi się to uda. No i właśnie ten żel jest jednym z takich produktów. To jest żel z takiej linii profesjonalnej marki Perfect Peel, która słynie między innymi z peelingów, takich aktywnych peelingów chemicznych wykonywanych w salonach kosmetycznych, kosmetologicznych, w klinikach medycyny estetycznej. Ja o tym żelu już Wam, tak jak powiedziałam wcześniej, wielokrotnie opowiadałam. Poznałam go dzięki doktor Bliżanowskiej, która mi go zaproponowała po zabiegu z radiofrekwencji mikroigłowej i sprawdził się fantastycznie, także zużywam ten żel w porannej pielęgnacji. I drugi krok, który oczywiście robię, to jest tonizacja. I tutaj pojawił się nowy produkt, tak mniej więcej jeszcze w grudniu zużywałam tonik od marki Sensu Mare, algotonik, który też doskonale znacie i wiecie, że jest jednym z moich ulubionych toników. I właśnie pod koniec grudnia zużyłam też tonik z malina i róża z Miobel i zaczęłam stosować ten tonik przeciwzmarszczkowy od marki Babo. Na razie nic nie mogę Wam więcej o nim powiedzieć. Sprawdza się fajnie, chociaż tutaj na przykład atomizer jest nieco inny niż w przypadku tego toniku od Miobel, ale też oczywiście w toniku od marki Sensu Mare. Zapach też jest inny, skład jest inny, ale na razie powiem Wam, że ten tonik sprawdza się u mnie bardzo dobrze, czyli te dwa takie pierwsze kroki w porannej pielęgnacji. Oczyszczanie przy pomocy żelu i tonizacja przy pomocy tego właśnie toniku. W porannej pielęgnacji nie może również zabraknąć serum z witaminą C. Wy wiecie, że ja kocham witaminę C w ogóle całą sobą i w mojej pielęgnacji, czy to lato, czy to wiosna, czy to jesień, czy to zima, witamina C zawsze musi być. I produkt, który wprowadziłam w grudniu do mojej pielęgnacji porannej, jest to marka Sunday Riley. Chyba tak się wymawia, 15% witamina C w postaci tetraizopalmitynianu, askorbylu, czyli ta olejowa forma, jedna z najbardziej aktywnych, którą też ja osobiście uwielbiam. I to jest serum, które ma postać, słuchajcie, takiego, powiedziałabym, delikatnego mleczka, takiego bardzo, bardzo lekkiego. Pachnie odrobinę cytrusowo, absolutnie nie podrażnia skóry, czy rozświetla, jeszcze za wcześnie, żeby mogła o tym powiedzieć, bo tak jak mówię, to jest nowy produkt, który wprowadziłam w grudniu do mojej pielęgnacji. Zobaczymy za jakiś czas. W ogóle spodziewajcie się, że tutaj na moim kanale pojawi się również aktualizacja, jeśli chodzi o produkty z witaminą C, bo jakoś chyba w zeszłym roku, albo dwa lata temu jeszcze, robiłam dla Was taki filmik, gdzie opowiadałam Wam o fantastycznych
w kosmetykach z witaminą C. Ja uwielbiam tego typu produkty i w zeszłym roku, czyli w 2021, przetestowałam kilka naprawdę bardzo fajnych kosmetyków, które chciałabym Wam polecić, więc będzie też taki film tutaj na moim kanale. Ale wracając do tego serum, aplikacja bardzo przyjemna, mamy tutaj produkt z pompką i jest to drugi kosmetyk tej marki, który stosuję, bo w okresie jesiennym też Wam pokazywałam, stosowałam serum z kwasem glikolowym i to serum z kwasem glikolowym u mnie sprawdziło się genialnie i myślę, że może jeszcze w przyszłym roku albo w tym roku, jesienią, zobaczymy, na pewno do tego serum wrócę. Na razie stosuję witaminę C 15%, tutaj są oczywiście też jeszcze inne składniki aktywne, ale jak na razie bardzo dobrze ten produkt się u mnie sprawdza. No dobrze, co po serum? Krem pod oczy. I tutaj Was też nie zdziwi, ponieważ stosuję aktualnie cały czas krem od marki Dalchemy, o którym również opowiadałam Wam w oddzielnym filmie na temat samej marki. Jestem z niego bardzo zadowolona, on ma gęstą, fajną konsystencję, bardzo ładnie rozprowadza się w okolicy oczu, nie podrażnia ich, nie powoduje pieczenia, swędzenia, łzawienia oczu. Jedyne co odrobinkę mi w nim przeszkadza to to, że posiada zapach, bo ja osobiście nie potrzebuję kosmetyków pod oczy zapachowych, ale słuchajcie, przez to mimo wszystko, że jest ten zapach, nic absolutnie tutaj w tej okolicy się nie dzieje, także cały czas używam, cały czas zużywam. Zobaczymy na jak długo mi starczy. No i teraz na zakończenie tych kroków porannej pielęgnacji potrzebny jest mi krem. I tym właśnie takim kremem wykończeniowym jest produkt nawilżający, nawadniający od marki Yonel. I słuchajcie, to jest moje już trzecie opakowanie. Ja ten krem uwielbiam. W ogóle uważam, że seria ta nawilżająca, nawadniająca z kwasem hialuronowym Forte Fusion od marki Yonel jest przegenialna. Znajdziecie w niej m.in. fantastyczne serum. Znajdziecie płatki pod oczy, które ja też po prostu uwielbiam, kocham i zawsze Wam tutaj polecam. I tu jest między innymi właśnie taki krem na dzień i na noc z tym kwasem hialuronowym, który moim zdaniem cudownie skórę nawilża. On ma taką konsystencję, powiedziałabym, w opakowaniu dosyć gęstą, ale jak nakładacie ją na skórę, to czujecie, jakby ona się zmieniała w taką formułę wodnistą. To jest bardzo przyjemne doświadczenie, zwłaszcza dla osób, które posiadają skórę mieszaną i tłustą. Kiedy nie lubicie takich produktów obciążających Waszą skórę, ale chcecie, żeby oczywiście była ona dobrze nawilżona i nawodniona. No już nie wspomnę o tym, że mamy tutaj oczywiście zastosowaną nanotechnologię, czyli substancje aktywne umieszczone na nanodyskach, przez co też dostają się głębiej do naszej skóry i aktywniej działają. Cudowny krem i o ile się nie mylę, w tej chwili ten krem z edycji świątecznej, bo był dostępny właśnie w tej świątecznej edycji, w takich pięknych, ładnych opakowaniach, zresztą pokazywałam Wam we vlogmasie z pomysłami na prezent dla niej, jest teraz chyba przeceniony, więc koniecznie sobie sprawdźcie, bo wydaje mi się, że cena jest naprawdę bardzo dobra, a jeśli szukacie produktu, który będzie super nawilżał, nawadniał i nadawał się nie tylko w porannej pielęgnacji, ale również w wieczornej pielęgnacji, to na pewno ten krem będzie dla Was. No i później, jak już skończyłam tą moją pielęgnację poranną, robię sobie kawę, robię sobie śniadanie i przed makijażem nakładam filtr, ale o filtrach też porozmawiamy sobie w innym filmie. Także jeśli chodzi o te kroki pielęgnacyjne aktualne w zimowej pielęgnacji, to co robię z rana, no to już znacie. To teraz przechodzimy do nieco bardziej rozbudowanej pielęgnacji wieczornej. Dlaczego powiedziałam, że bardziej rozbudowanej? No bo właśnie za moment zobaczycie, jakie produkty pojawiły się w mojej pielęgnacji, ale oczywiście musicie pamiętać o tym, że w wieczornej pielęgnacji stawiamy też na demakijaż. A jak wiecie, ja wykonuję i polecam Wam takie rozwiązanie, makijaż w dwóch krokach. Czyli pierwszy krok stosujemy produkt, którym usuwamy makijaż z naszej skóry, drugi krok stosujemy produkt myjący, doczyszczamy naszą skórę, no i później następuje tonizacja. I teraz tak, w tym pierwszym
pierwszym kroku, czyli do zmycia oczu, ewentualnie jakiejś pomadki i tej pierwszej warstwy makijażu na mojej skórze, stosuję wodę micelarną, detoksykującą, matującą, Eco Nature, cera mieszana i tłusta od Bielendy. Powiem Wam, że ja tą wodę miałam w zapasie właśnie u siebie w szafce kosmetycznej. Postanowiłam ją zużyć, ale jest to też taki produkt, po który bardzo często sięgałam w 2021 roku. Przede wszystkim dlatego, że podoba mi się jej zapach, to jest raz. Bardzo przyjemny, taki powiedziałabym kokosowo, nieco trawa cytrynowa, coś w ten deseń. Ale też bardzo lubię stosować tę wodę, ponieważ ona u mnie świetnie się sprawdza w tym pierwszym kroku demakijażu. Nie podrażnia oczu, bardzo ładnie, szybko zmywa makijaż z rzęs, jakieś cienie, wodoodporne kreski, brwi. Super sprawdza się pod tym kątem. No i też bardzo fajnie radzi sobie w zmywaniu naszej skóry twarzy, w usuwaniu podkładu i tego, co na tej skórze mam. Więc w tym pierwszym kroku stosuję właśnie tę wodę. Zobaczcie, jestem już tutaj prawie w połowie. I na pewno mogę Wam ją polecić. Jeśli macie skórę mieszaną, wrażliwą, tłustą i szukacie jakiegoś takiego tańszego, drogeryjnego produktu, a lubicie markę Bielenda, to na pewno tę wodę z tym składem mogę Wam polecić. No i później co? Później bierzemy się za mycie skóry i tutaj znowu, tak jak powiedziałam Wam, wykorzystuję produkty, które już mam w zapasie, pojawia się ten oto. Żel Perfect Cleanser z roślinnymi komórkami, z kwasem azelainowym, z antyoksydantami o cudownym składzie. Doczyszczam nim moją skórę i znowu tonizacja, czyli znowu sięgam po ten oto tonik przeciwzmarszczkowy od marki Babo. Co robię dalej, kiedy moja skóra jest oczyszczona? Słuchajcie, dwa razy w tygodniu wykonuję sobie takie domowe zabiegi. Zaczynam od peelingu. Peelingu takiego głębszego do czyszczenia mojej skóry. I tutaj pojawiają się dwa produkty. Albo jest to delikatny peeling enzymatyczny AlgoPure od marki Sensum Mare. O tym produkcie już Wam opowiadałam. Albo jest to nieco mocniejszy z drobinkami takimi, w nazwie ma mikrodermabrazja, peeling od marki Dalchemy, o nim również Wam już opowiadałam. To tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego też, jaki miałam makijaż w ciągu dnia, czy miałam mocniejszy podkład, czy miałam lżejszy podkład i jak ten mój dzień wyglądał, czy pracowałam w domu, czy wychodziłam na zewnątrz, takiego też potrzebuję złuszczania. Więc wykonuję sobie najpierw peeling. Co po peelingu? Nakładam serum. Serum od marki Biotherm z serii Life Plankton, jest to Life Plankton Elixir, serum takie regenerujące, naprawcze, nawilżające. Tutaj też widzicie, że już tak no prawie doszłam do połowy. Bardzo fajna aplikacja, bo mamy tutaj też taką, słuchajcie, pipetkę, która super nabiera produkt. Nakładam sobie ten kosmetyk na całą twarz plus też moją szyję i co robię dalej? Wykonuję endermologię przy pomocy tego właśnie urządzenia, endermologię twarz. Ja już chyba też zrobiłam film oddzielny tutaj na moim kanale na temat endermologii, endermopena, czyli tego właśnie urządzenia. Wszystkie linki, wszystkie do wszystkich produktów, do filmów i tak dalej znajdziecie jak zawsze w opisie, więc tylko tutaj tak przypominam. Więc robię sobie właśnie tę endermologię, taki masaż, jeśli chodzi o szyję, jeśli chodzi o całą twarz, właśnie na tej oto ampułce, na tym serum od marki Biotherm. I kiedy już zrobiłam sobie taki masaż, to nakładam maskę. I teraz tak, albo nakładam sobie maskę ujędrniającą, modelującą od marki Eisenberg i ten produkt też już znacie, bo też już Wam o nim opowiadałam i bardzo fajnie się u mnie sprawdza, albo robię sobie jeszcze dodatkowy zabieg z maską Renutrive od marki Estée Lauder. Tę maskę widzieliście w jednym z moich vlogmasów, ponieważ dostałam ją w prezencie od Pawła. Paweł zrobił mi, słuchajcie, tak przegenialny, cudowny prezent, że za każdym razem, kiedy nakładam sobie tę maskę i robię sobie cały ten zabieg, to się po prostu zachwycam
rozpływam. Bo to jest, słuchajcie, maska, która ma niesamowicie bogatą konsystencję, ogromną ilość substancji aktywnych i tutaj są nawet takie substancje aktywne, jak między innymi 24-karatowe złoto, czy perły z mórz południowych, czy wyciąg z czarnej trufli i wiele, wiele innych, które no niestety są drogie, jeśli chodzi o surowce, ale dają cudowne efekty na naszej skórze. I powiem Wam tak, tę maskę jak nakładamy na skórę, to ona rzeczywiście jest gęsta i wystarczy jej odrobinę. Ale później co robimy? Robimy masaż gorącym kamieniem, czyli tym kamieniem ceramicznym, który był dołączony do maski. I kiedy on jest taki właśnie ciepły, gorący, to sprawia, że w momencie, kiedy masujecie skórę, na której jest nałożona ta maska, ona zmienia się w taką formułę, powiedziałabym, bardziej olejową. To nie jest olejek, ale taka właśnie formuła bardziej olejowa. Ten kamień cudownie sunie po skórze. Trzeba wykonać oczywiście też odpowiednie kroki przy pomocy tego kamienia, żeby sobie ujędrniać, liftingować skórę. Ale to jest tak przyjemny zabieg, to jest tak cudowne doświadczenie. Oczywiście tej maski nie zmywamy i później skóra jest cudowna, jest taka miękka, rozpromieniona, no lekko zaczerwieniona, no bo robimy oczywiście ten masaż gorącym kamieniem, ale ona jest tak przyjemna w dotyku, macie też wrażenie, że jest taka ujędrniona. Coś wspaniałego. Oczywiście cena tej maski jest zaporowa, a ja cieszę się, że dostałam ją w prezencie od Pawła, natomiast no słuchajcie, to jest jednak cudo. Także dwa razy w tygodniu, tak jak widzicie, robię sobie takie zabiegi pielęgnacyjne w domu, złuszczanie, regeneracja przy odpowiednim serum, naprawa, masaż i maski. A co robię w te dni, kiedy nie stosuję właśnie tych domowych zabiegów? I teraz tak, tutaj wkraczają dwa produkty, które stosuję zamiennie. Czyli jednego dnia ten, drugiego dnia ten. A jeden z nich to jest serum Advanced Night Repair od Estée Lauder, które stosuję już od naprawdę wielu, wielu lat. Kto mnie ogląda tutaj na kanale, kto mnie śledzi, ten o tym doskonale wie, że to jest jeden z moich kultowych produktów, którego po prostu nie może zabraknąć w mojej pielęgnacji, zwłaszcza pielęgnacji wieczornej. To jest serum naprawcze, więc stosuję albo właśnie takie serum. Oczywiście mówimy tutaj o po oczyszczonej skórze, po stonizowanej skórze. Nakładam albo to serum, albo też serum z retinolem. I tutaj w grudniu, od samego początku miesiąca do końca stycznia stosuję serum od marki Basic Lab 0,3% czystego retinolu. To jest serum, które ja bardzo dobrze znam. Oczywiście mamy tutaj niskie stężenie tego aktywnego retinolu, ale w przypadku mojej skóry, skóry wrażliwej, ten produkt fantastycznie się sprawdza, zwłaszcza, że ja nie muszę go już wprowadzać do mojej pielęgnacji, w sensie nie muszę wprowadzać retinolu do mojej pielęgnacji, ponieważ stosuję go od wielu lat, więc mogę go stosować też częściej. Tutaj chodzi cały o ten proces retinizacji, proces wprowadzania retinolu, przyzwyczajania naszej skóry na działanie tego składnika aktywnego, więc ja stosuję przez te dwa miesiące w roku, grudzień i styczeń, serum z niższym stężeniem retinolu od marki Basic Lab, a w lutym, luty i marzec przejdę na wyższe stężenie, też będzie to serum od marki Basic Lab, stężenie 0,5% retinolu. Pewnie zapytacie mnie, dlaczego nie stosuję wyższych stężeń retinolu, skoro mam skórę już przyzwyczajoną do tego składnika. A to dlatego, słuchajcie, że ja mam skórę wrażliwą i zauważyłam, że w momencie, kiedy wprowadzam wyższe stężenie, 1% albo nawet wyższe stężenie procentowe retinolu, to moja skóra bardzo źle reaguje. I to nie chodzi nawet o tę taką typową, standardową reakcję na retinol w wysokim stężeniu, tylko po prostu z moją skórą dzieje się no nie do końca dobrze. Podnosi się temperatura, skóra nie tyle się złuszcza, ile bardzo robi się czerwona i ja nie jestem w stanie funkcjonować, nakładać podkładu, nagrywać dla Was, pokazywać się w mediach społecznościowych. Po prostu ta skóra mnie swędzi i piecze. I to jest taka reakcja, która pojawia się u mnie właśnie na wysokie
bardzo wysokie stężenie retinolu. Dlatego ja wolę stosować niższe stężenie retinolu, aktywne stężenie retinolu, a i tak widzę efekty działania. Więc u mnie te 0,3 albo 0,5 bardzo dobrze się sprawdza. Także mam dwa produkty, które stosuję zamiennie, kiedy nie robię zabiegów, albo serum naprawcze, albo serum z retinolem. Po nałożeniu serum na twarz nakładam serum pod oczy. A w sumie to jest taki produkt, który można by powiedzieć, że bardzo skondensowany krem pod oczy od marki Ila Aesthetic, ale jeszcze Wam nie opowiem więcej o tym kremie, ponieważ o tym serum, ponieważ on zasługuje na oddzielny film i spodziewajcie się, że taki film będzie tutaj już niebawem, bo to jest jedno z moich odkryć w 2021 roku genialnych kosmetyków, które warto wprowadzić do pielęgnacji. Także stosuję ten produkt i tutaj też od razu Wam powiem, że jego nakładam na całą tutaj okolicę oczu. Nie nakładam na górną powiekę, tylko nakładam tutaj o tej okolicy. No i został mi jeszcze krem na nos. I skoro stosuję produkty bardziej aktywne wieczornej pielęgnacji, stosuję między innymi retinol, mamy okres zimowy, to muszę też dbać o to, żeby nakładać taki produkt na noc, który będzie po pierwsze działał odżywczo i intensywnie nawilżająco, ale też wzmacniał barierę hydrolipidową mojej skóry, naprawiał wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Krem, który będzie posiadał między innymi ceramidy w składzie, które będą właśnie odbudowywały ten cement międzykomórkowy i działały na odbudowę płaszcza hydrolipidowego. I w grudniu zaczęłam stosować krem od marki Drunk Elephant Lala Retro. Być może część z Was ten krem kojarzy. To jest krem, który właśnie zawiera ogromną ilość olejków, między innymi olejków afrykańskich, ale ma też w składzie ceramidy. Słuchajcie, mam tutaj nawet opakowanie od tego kremu i powiem Wam, że ten skład, który tutaj się znajduje, jest niesamowity. Nie ma tutaj absolutnie żadnych substancji kontrowersyjnych w składzie. Natomiast właśnie ta ilość olejków, te ceramidy, które są dosyć też wysoko w składzie. Mamy tutaj również prebiotyki, fermenty. Mamy bardzo fajne takie składniki, które będą nie tylko działały okluzyjnie na naszą skórę, ale właśnie ją też między innymi nawilżały, nawadniały, odbudowywały, odżywiały, regenerowały. I słuchajcie, ten krem jest nawet fajny. Co prawda, tak jak mówię, stosuję go od grudnia, więc też jeszcze za dużo na jego temat nie mogę powiedzieć, ale jest coś, co w nim mi przeszkadza, a mianowicie zapach. Bo tutaj mamy taki delikatny zapach i ten zapach nie do końca mi się podoba, natomiast genialne opakowanie. Wystarczy, że przyciśniemy sobie tutaj i wychodzi nam kremik. Bardzo fajne, ekonomiczne, higieniczne opakowanie tego kremu. No i też całkiem spora pojemność, bo mamy tutaj oczywiście 50 ml, chociaż jest to dosyć drogi produkt. Też często pytacie mnie o to, czy mogłabym się wypowiedzieć na temat właśnie marki Drunk Elephant w jednym z filmów i zrobię taki film, bo testuję sobie różne produkty tej marki. Mam też bardzo dużo takich miniaturek, które sobie też sprawdzam, więc za jakiś czas będzie taki film na moim kanale, ale właśnie tym uzupełnieniem całościowym tej mojej wieczornej pielęgnacji jest na pewno ten kosmetyk. I jeszcze pokażę Wam jeden kosmetyk, który dodatkowo stosuję. Jest to produkt na szyję i dekolt. I to będzie nic innego jak serum od marki Dalkemi, o którym też już Wam opowiadałam. Stosuję je w porannej pielęgnacji, natomiast w wieczornej pielęgnacji stosuję je w tym momencie, kiedy nie nakładam serum z retinolem, bo serum z retinolem nakładam na twarz, szyję i dekolt. A w te pozostałe dni, kiedy nie nakładam tego produktu, na szyję stosuję właśnie ten kosmetyk. Też zrobię dla Was film na temat pielęgnacji szyi i dekoltu, bo dopytujecie. Więc tak jak Wam mówiłam, w podsumowaniu 2021 roku spodziewajcie się, że będzie dużo tematycznych, kosmetycznych filmów na moim kanale. Mam już taką listę tego, co muszę dla Was zrobić, nagrać, że no, będzie się na pewno działo. Także widzicie, w tej chwili w mojej zimowej pielęgnacji pojawiły się produkty. O,
bardziej aktywnych substancjach, jak między innymi retinol, ale też takie kosmetyki, które odbudowują, odżywiają, naprawiają moją skórę. Czyli z jednej strony działam aktywnie, a z drugiej strony trochę łagodząco, odbudowująco, odżywczo, naprawczo. Tak to w tej chwili u mnie wygląda. Tak jak powiedziałam, zużywam kosmetyki, które gdzieś też tam miałam na tych swoich półkach, więc warto już je po prostu wykończyć. No i tyle, słuchajcie. Tak będzie wyglądała moja pielęgnacja do okresu wiosennego. Wiadomo, wiosną troszkę się ona zmieni, więc wtedy będzie na pewno kolejna aktualizacja. Ale mam nadzieję, że teraz zaspokoiłam Waszą ciekawość. Wiecie już, jak to u mnie wygląda właśnie w tym okresie zimowym. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!